Witam Was w kolejną grupę już dzisiaj. Ja się nazywam Wojciech Rasol. Przyjechałem do Was tutaj z Gliną i z Kołem Gwiazdarskim. Będziemy sobie tutaj wspólnie działać, żeby coś zrobić. Ja na początku pokażę, co można zrobić. Teraz sobie zobaczę. A potem już pojedynczo razem z moją pomocą będziemy sobie coś robić. Co dzisiaj robiłeś? Robiłem dzisiaj garnuszki. I jak Ci się to podobało? Nie wiem. Było? A z czego jest zrobiony ten garnuszek? Z gliny. Z gliny? Opowiedz nam, jak się to robi w ogóle. No, co trzeba najpierw? A potem trzeba wyrobić taki worek, a potem jest już zrobiony? Posuszyć i potem już. Nie. Jak będziemy ze sobą przyciskać, to tam się już zostanie. Jeszcze. Proszę mi tam tylko na wody. Dłuższego czy bardziej jakąś miseczkę? Miseczkę, dobra. Miseczkę to będzie chyba już tam nie tak. Śmiało, to musi wycisnąć. Jeszcze nie przyjdzie. Tak, żeby nam się paluszki zdrowało. Dobra, i teraz załóż te rączki, obydwie. I tymi dwoma palcami, tutaj, tak. Tak, żeby one były blisko siebie, tak. I śmiało tam. Dobra, już wystarczy. Także żeby widział, że te poruszki tam schowają. Jak to studia? No, śmiało. To studia jest pusta, tam nie ma wody. Tutaj jest woda. Powiedz, co dzisiaj robiłeś?
Zrobiłem bazon. Zrobić wazonik? Mhm. A jak ci się podobało, powiedz? Dobrze. Dobrze było? Musiałeś trochę pomoczyć sobie rączki, tak? Mhm. A jak to jest tak sobie zmieniać kształt temu naczynkowi, co? Powiesz mi? Trzeba jeden tutaj włożyć, dwa palce tu, a jeden na zewnątrz. Podobało się tobie? Tak. Lubisz takie prace wykonywać? Tak. I tymi palcami? Kciukami, tak. Dwa palce, które sobie daję. Ale już tylko na boku.